mamy za sobą dwa występy grup kabaretowych, a teraz będą piosenki Wieczór Śmiechu, przygotowany przez bibliotekę, oczywiście z naszymi czytelnikami. Ja to Państwa zagaduję, żeby odwrócić uwagę od spraw technicznych, bo teraz ustawiana jest scenografia. Wieczór Śmiechu. A, to są humoreski Antoniego Lachowicza i tylko. Ja bym teraz poprosiła, żeby odgadnąć tytuł pierwszej humoreski i zabawimy się w kalambury. Toma? Nie ma nic. Uciekła. Zapraszam Pani Halino, proszę nie oszukiwać. Widzę, że Pani piłeczkę ma. I będziemy teraz, Pani Halina narysuje, a Państwo zgadną. Tylko jak ja narysuję, to naprawdę. Na pewno Pani lepiej rysuje niż ja śpiewam. Pani Halino, proszę bardzo, tutaj jest pisak. To rysuje. A już ja pokazuję. Proszę tutaj, żeby nikt nie podejrzał. Widzimy, widzimy. Co tu? Przyjdź do kościoła. Cicho, blisko, blisko. Brakuje. Może i brakuje.
choć i brzydkość sprzedali, i tucznika, jakże pieniędzy nie macie. A posiąłem je pod laskiem, żeby mi się tu złotówkami zakwitły. A co wy mnie tak obliczacie, jak ksiądz groszaki po sumie? Co mi was obliczać? Tak tylko mówię, bo gdybyście chcieli, to by się wam sypnęło trochę grosza. Na świecie pogoda. Jeszcze chmury z tysiącami nie widać. Nie gadajcie byle czego. Ino, chodźcie tu bliżej i przytrzymajcie. O tak, przytrzymajcie. Pole muszę, a to draństwo się popsowało. Zmieniliście by was pomieli swoje życie. Gdyby wasza Józefka żyła, to by i w chałupie ład był. O, i wy byście inni byli niż dziś. Odra to była kobita. Tak wam po śmierci do gustu przypadła. Ano, bo już wam prawdą w oczy nie zaświecili. A pamiętacie, jak was z chałupy miotłą przegoniła? Macie co wspominać. Nieboszczka była trochę prędka, ale głowę miała na miejscu. No trzymaj się ten rzemień. Sprawę mam do was. Ja tam nie adwokat. Swoich spraw mam dosyć. A kiedy z wami po ludzku gadać nie można, kośliwy jesteście, kibong. Dobrze, już dobrze. Co to za sprawa? Widzicie, mój Florek żenić się chce. To niech się żeni. Ja mu i tak swojej jadzi nie dam. Toż on nie dojadzi. Gdzie mu do niej? Choć to chłop jak świat. Jak świca? Jak świca, już świta. Tylko że troszkę nadpalona. On do Bożenki Jaruszkowej się ma. Z nią się żenić będzie. Dobrze mu tak. Niech się żeni. A wy czemu z tym nie do organisty, tylko do mnie? Ja im weni kreator nie zagram. Czekajcie, powiem jak i co. Nasze grunty, moje i wasze, leżą o miedzę. Bożenka dostanie od starego wianie byczka. Ja im dam krowę i jałówkę, a może i owce, ze trzy. To mnie, wiecie, o łąkę chodzi. Weź się tu wyżej ten troszkę ziemi, toć przytrzymacie łąkę pod lasem, obok mojej. To jest bardzo nie łąka. Wasza to co innego. Grunt twardy, trawa po pas. Może byście pan pomiłować sprzedali choć połowę. Po co wam tyle jeden siwek i jedna krowina, a ja tyle gadziny na swojej nie upasę. No, jak umie. Trzymajcie te lejce. Bo znów się wsiamać kółem. No to jak będzie z tą łąką? Ano, tak będzie, jak jest. Nie odstąpicie mi. Łatwy z was człowiek, Michale. I wygodny. Łąki macie więcej ode mnie i powiadacie bagno. A jaka moja łąka była? Nie bagno? To co bok waszej leży. Gdzie byście byli, jak my tutaj z chłopami wspólnie meliorację robili? Jakieśmy po pas w błoto leźli, żeby wodę podciągać, a teraz bagno. Obejdźcie się smakiem. To nie sprzedacie łąki. Nie. Całą muszę trzymać, bo chcę kupić trzy owce. A Jezu. To trzymajcie sobie tą łąkę i wasz rzemień. Dam sobie radę i bez was. O Jezus. Zaraz, czekajcie.
A kto tam taki? Od znajoma za rzeki. Podwiozła mnie tu furmanką. Kur chce kupić ode mnie. Bartłomiej, mnie ten kawałek łąki bardzo potrzebny. A mnie też. Ale mój Florek się żeni, człowieku. Z Bożenką, nie z moją łąką. Jak ja się będę żenił, to do waszej na ten przykład krasuli nie będę miał pretensji. Zresztą wasza rzecz w Bartłomieju. Nie chcecie, inaczej może sobie poradzić. Dajcie, podtrzymam. Tylko mocno. Bartłomieju, ile wy macie lat? A wam co po moich latach? Mi taki, no pytam, choć mało nie macie. No więcej jak 40. Tnijcie bez kobiety, sądzicie? Nie? A może tam się nic nie... Ale nie mam czasu myśleć o głupstwach. A bo to i prawda. Czas na myślenie zawsze przyjdzie. A też macie o czym pleść. Pleść, nie pleść. Ja wdowiec to wiem, jak to jest. A żeby cię diabli wzięli. Co pan znowu, no? A bo mi tu banialuki prawić, a ja tę skórkę do góry nogami przyszyłem. Odłóżcie na chwilę, no, te lejce, pogadamy, no. Co tam z gadania? Jak tyle roboty dokoła. I w polu, i w obejściu. No widzicie, jakby kobieta była w chacie, no kto by w obejściu robił? No kto w chałupie? Przecież nie wy, tylko ona. Zapatrzcie sobie, no. Wiecie, patrzę tak na was i z podziwu wyjść nie mogę. Że wy już 3 lata sam w tej chałupie. Chłop was przecież nie stary. Gęba do ludzi. Podobna. Powinniście się już dawno ożenić. Ożenić? Michał, nie spadliście wy czasem z dębu? Z niczego nie spadłem i dobrze wam radzę. Chłop jak się patrzy. A nie możecie sobie jakieś przygadać? Się, choroba. Wiecie, ja nim pomyślał o tym. A warto by było. Przydałaby wam się baba w chałupie. Może by się i przydała. Chociaż, no Jadzia jest. Co? Jadzia? Jest, ale jakby jej nie było. No. Teraz w szkole. A jak skończy, to i tak z pewnością z ojcowinej chałupy wyfrunie. No tak. Jak się za mąż machnie, to ją tyle widzieć będzie. Prawda, w domu jej nie utrzymam. Powiadacie, że gębę mam do ludzi podobno. Może nos. Kapkę za wielki, ale prawda, za wielki. Sam raz. Sam raz. Łeb już siwieje, czy ja wiem, a może warto. Pewnie, że warto. Ej, ta psia łapa. Głupoty człowieka nachodzą. Będę znów na stare lata. Za babami się umaniał. Słuchajcie, pan mówi, odłóżcie te lejce. Zdążycie jeszcze się oporządzić. A za babami wcale się dziś nie trzeba uganiać. Obłaskawione. Same do ręki przychodzą. Aha, obłaskawione. Kiedy to było? W kwietniu chyba. Na weselu. Kupy. Tańcowałem z taką jedną obłaskawioną. Z
zgrabna była kobieta, wdowa, a wybijała, aż wiatr po izbie hulał. To ja jej po tańcu kieliszek jeden, drugi i mówię, daj jeden busi. I dała wam? Dała, 3 dni pamiętałem. No to na jakiegoś dziwolenka trafiliście. Za wami kobietki się oglądają. Bardzo mnie już oglądają. Sam znam jedną taką, której padliście w oko. I co to za jedna? Nie tutejsza. Za rzeki. Dowa. Młoda? Oj, to młoda nie mów. Młoda tam. Dla was sam raz. Opowiadacie, że wpadłem jej w oko. A kiedyś to ona mnie widziała. I ona was widziała, i wyście ją widzieli. Tylko nie pamiętacie. Ale, no, a kiedyż to? Pamiętacie w gospodzie, jakbyście to z chłopami tą waszą spółkę maszynową zapijali? Ano? Przy stoliku pod oknem siedziała taka zasobna w sobie. A? Rezolutna! Ach, coś se przypomina! Taka z oczkami! I z oczkami, i z nóżkami! I z czym jedno chcecie? A, widziałem! Wiśniówką do mnie przepiła! Wdzięczyła się jak pies do kiełbasy! No widzicie, no! Ciepsia łapa! Nawet nie szpetna ona jest. Wiecie, że warto nad tym pomedytować. Przestańcie nad tym pomedytować. Co wy, młodzi jaki jesteście? Zalecać się do wami do liniecza. Zgadać się raz, dwa, zapomnieć wesele i kobyła u płotu. Jak to? Tak od razu? A na co czekać? Aż wam wąsy do reszty posiwieją. Dziś się jeszcze poznacie, a za 2 niedziele wesele. Ej, w maleńkości pewnie was w ukropie kąpano. Takiście prędki. Oj, nie metkujcie, tyle ino wkładajcie co na siebie. Chodźmy. Gdzie? Tam, na drogę. Ona czeka na mnie przy górze. O, widzicie? Ta sama. Ona siedzi na furze i oczkami łypie. Chodźcie, zapoznam was. To się pięknie dogadacie. Tam was przyspieliło, żeby mnie wyswatać. A czemu sami się nie żenicie, tylko ludzi napuszczacie? Ja? A co wy myślicie? Niech tylko syna wyprawia, a dzisiaj obejrzycie, jak gospodyni do chaty wprowadzę. Ach, mnie się psiała. Już bełbie przewraca. Zamiast lejce naprawiać i statecznie w pole jechać, to mi się gąkurów zachciewa. O! Co? Idzie! Kto? Ona! Gdzie? Tu stanęła i gapi się! Ulepi! Czekajcie, zawołam! Michał! Michałek! Stąd w chałupie, wołana! Nie posprzątana! Mój młody! Zapraszam. Lorety, co on ma w tym, żeby mnie żenić? No wchodźcie, chodźcie, nie zewnujcie się, no. Można? A pewnie, że można. Proszę, proszę, proszę. Ja tylko na chwileczkę. Wody napić się chciałam. A pić, stoi tam cały kubeł wody. A może ja wam... Maszranki przyniosę.
O, maślanki z groszem i z wodą. No to ja zaraz. No i jak wam się udało? W sam raz. Silny bigacz. Robić jeszcze może? I na gębie taki przelepny. To nie chciałbym łąki odstąpić. A no, uparł się jak kozioł, no. No to i dobrze. Widać o gospodarkę dba. Jak to? Dobrze. Przecież łąka kuma się zgodziła. Przecież kuma się zgodziła, że jak do czego dojdzie, to łąka moja. No wasza, wasza. Ja im mam tak. Ale żeby doszło. To i dojdzie. Ja wam to mówię. To ile powiadacie ma gruntu? 4 hektary. No i ta łąka, no. 4. Mogłoby być więcej. Niech ta będzie już i 4. A córka jaka? Silna? Pracowita? Bo to wiecie, gospodarskie roboty, że... Michałek? A mówiliście z nim? I co on powiedział? Co? Ja już go nakręciłem. Nie bójcie się. Zapalił się, gotów się żenić. Teraz wy się jeszcze koło niego zakręćcie. Oj, zakręcę się, zakręcę. Podobał mi się jeszcze tam karczy. Ale i z was chłop nie udmacowy. 6 hektarów macie. 3 mi zostanie, bo Florkowi odpiszę. U Michałek. Czuję, że muszę się wydać, bo mnie chyba rozniesie. Jak się uda? Dacie 3000 i ten kawałek łąki wasz? Jakie 3? 2 powiedzieliście. 3, nie 2. O. Mogę wdowę, chcecie krzywdzić. Jako wdowę? To już wtedy nie będziecie wdową. 2. Grosza więcej nie dam. Ja ani grosza w 3 nie odstąpię. To piłotny kawał łąki. 3000? Inaczej nic z tego. Niech was gęś kopnie. 2. 2,5. 3. Choćbyście mnie tu krajali. Zaraz. O co my się kłócimy? Niedźwiedź w lesie, a my już skórę dzielimy. No wy się tu z Bartłomiejem zgrajcie, a ja... do spółdzielni skoczy. A po co? No jak to po co? Z rękowiny trzeba działać. Przyniosę 0,5 litra. No. 0,5 litra? Tyle pieniędzy? 5 wystarczy. Kwaterka to mało. Nie turbujcie się. To już mój rachunek. A ja to wasz? No. Może być i 0,5. No. O, błagam tu. Kurz wszędzie. Widać gospodyni w domu nie ma. Przydałaby się jaka. A tu tak chłop sam. To ty tak umieju. Chciałbym się poczuć. Wszystko trzeba będzie. Jest maślanka. Maślanka. A gdzie Michał? O, do spółdzielni skoczył. Zaraz przyjdzie. Siadajcie, tu jest krzesło. Dobra maślanka, zimna. Ja tam prosta kobieta, mi na ławie dobrze. Co się stało? Chyba na jeżu usiadłam. Jaki jeż? To jest szydło. Mówiłem, siadajcie na krześle. No siadajcie, Bartłomieju, już nie bójcie się tak mnie. Już wam nic nie zrobię złego. Tego... No. Nic, że tak... No co? Powiedział, że... Jak? Bo wiecie, ja tylko... Bo widzicie, no. No właśnie... Bo my to się już widzenia z
motylek. Jak? Motylek, no to prawie tak samo jak motylek. Bartłomieju, a czy to prawda, co Michał powiedział? Chyba nie, bo Michał zawsze łże jak najem. No, bo mówił. Mówił, że ja się wam prawko podobam. Tak mówił? Aha. I że się macie chęć żenić. A to się psia łapa winą. Ja wam się naprawdę podobam. No, żebym powiedział tak, albo nie, to nie powiem. A jaka nie jestem? Bardzo szpetna? No, szpetna, nie szpetna. Spędniejsze widziałem. Taki gorąc, słodki ucha. Bo wyjście mi Bartłomieju od razu przypadli do smaku. I to kiedy przyjemne wąsiska. Ale ślepna jucha. A i nos masz już pęki. Mój pierwszy nieboszczyk. To też miał taki sam nos. Pierwszy? To był i drugi! No był! A jakże? A temu pierwszemu też Bartłomiej było. 4 hektary po nim zostało. Dobry był człowieczyna. Zaradny, pracowity. Ale przedźwignął się i umarł. Na co? Moim drugim nieboszczyku, zawsze on mu było, 5 hektarów zostało. Niedługo się biedaczkiem nacieszyłam. Po roku nawet skrobek umarł. Na co? No nawet skrobek, taka kiszka ślepa. Pratowałam go niebaraka jak umiałam. Nawet go chudzimy żelazkiem gorącym pracowałam. Ale nie przetrzymał. Ja też bym nie przetrzymał. I tak znów zostałam sama, biedna wdowa. Tak, biedna wdowa na 9 hektarach. Widzi mi się, że nie dla kota szperkanie na psa kiełbasa. Gdzie mnie tam do was? 9 hektarów. Więcej kapeczkę, więcej. 6 hektarów doszło jeszcze po moim 3. Ludzie, to był i 3? A był, biedaczek. Był, tuściu, taki. Pracowity, kuchliwy, nikomu nie było, po roku już nie był puściuszy. Jajeczkami go pasłam i kurki mu w rosole gotowałam, a on fiksacji dostał. Uciekał ode mnie, gdzie tylko mógł i w komorze się zamykał i na strychu się chował, aż raz zamknął się w szafie. I tam go zamroczyło. Udusił się. On tam, tak w tej szafie? W szafie, nieboszczyku, w szafie. O! To wody... Mieju. Po tym wszystkich nieboszczykach został wam, biedna wdowo, ładny kawałek ziemi. 15 hektarów. Kto wam obrabia to pole? A mam to 2 sieroty na utrzymaniu. Ale co w Bartłomieju? Żaden z nich tak mi się nie wydał jak wy. Zobaczcie, że się pobierzemy. Już ci! Pobierzemy się, ale chyba za łby. Widzi mi się, Agnieszko, że z tej mąki chleba nie będzie. Za wysokie progi na moje nogi.
Jeżeli wy macie 15 hektarów gruntu. Nie 15, nie 15, Bartłomieju, równe 20. Ja 20. No bo jeszcze 5 dochodzi po kilku. Gorąco mi się robi. A co to ja te ofi? No jak to kto? No czwarty mi właśnie. Czwarty! Czwarty! Mówcie mi tu zaraz! Wszystko jak na spowiedzi! Ilu? Ilu jeszcze ich było? Cztery! Jedno cztery! Wy byliście piąty! Ja? No, no, nie! Ja? No, 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 nie, no. Piąty? Nieboższy! Hektary! Żałobna wydra! Fabryka nieboszczyków! To nie jestem taki! To my? A Michał! A gdzieście się tu spodziewali? Kumie miły! Za udziegi! A u księdza nie byliście? Jak to począł? Na zapowiedzi dać! Agnieszko, oto mąż twój, Michale, oto żona twoja. Żyjcie, kochajcie się i rozmnażajcie, a ziemia niech wam lekką będzie. Agnieszka, Agnieszka. Czy ja wiem? No chyba muszę się wydać. A wydaj się, wydaj. Oto jest twój piąty nieboszczy. A jak kto wszędzie ostanę, na wieki wieków. Amen. Przepraszam, Justyna będzie w następnej sztuce, ale ona pierwszy raz występuje, to dobrze, że dwa razy ją już zapowiadam. Marta Drużyna.
ciotka Anno, zaplanowałam na dziś małą niespodziankę dla ciebie. Czy musisz koniecznie teraz wyjść? Muszę. Idę zmienić książkę. Biblioteka otwarta dzisiaj do czwartej. Co to za niespodzianka? Zaraz ci wszystko wytłumaczę. Czy jest u nas trochę czarnej kawy? Jest. Pół paczki. Rozumiem. Co rozumiesz? Już wiem, Irenko. Co ty knujesz? Te rumieńce? Nerwowość? Troska o kawę. Więc to jest ta niespodzianka. Blondy? Owszem, ciemny blondy. Przystojny? Mnie się podoba. Widzę. Ale ty, ciotko Anno, masz nosek. Ostatecznie mieszkamy razem. Jestem twoją ciotką i znam cię coś niecoś. No więc cóż, postaram się prędko wrócić, żeby osobiście poznać twoją niespodziankę. O to ci chodziło, prawda? Ciekawa, co na to powie twój szef, pan Koziołkiewicz? Sama mówiłaś, że taki w tobie zakochany. Może znów ci kwiatki przyśle? Mi się nimi wypcha. Rozumiem, ciotko, ale nie masz powodu dawać nadmierną sympatią adoratorów wieku pozaśrednim. Twój nieboszczyk mąż. Och, Anno, przestań. Przez te lata wdowieństwa wróciłam pomału do równowagi po tej makabrze, jaką było moje małżeństwo. Nic twojemu mężowi nie można było zarzucić poza tą jedną drobnostką. Przestań, nie wspominaj, proszę cię. To był kaprys mojej mamy, której imponowało, że córka chłopki zostanie panią inżynierową. A ja, głupia 17-letnia gąska, zgodziłam się. Żebyś ty była wówczas z nami, na pewno by nie doszło do tego małżeństwa. Czy ja wiem? Może. Ale mnie nie było. Szukałam również na przyczyn swojego szczęścia. Ciągle jeszcze myślisz o nim? O Marku? Tak. Już 14 lat myślę i czekam. Bezprzykładny okaz wierności, co? I pomyśl, poznałam go w czasie powstania i tyle o nim wiem, że miał 30 lat, że bardzo przeżywał śmierć swojej żony i że nazywano go Marku. No i to, że się mu trochę podobało. On wiedział o mnie jeszcze mniej, że byłam łączniczką Anną, i że się w nim kochałam. Nic dziwnego, że z takimi danymi personalnymi trudno się ludziom odnaleźć. Może się jeszcze zjawi. Jeżeli żyje, może. Rybacy wracają do kraju. Będę czekała. Choć wiem, że tylko przypadek pozwoliłby nam się spotkać. Zresztą, jeżeli żyje, to kto wie. Może ma już żonę, dzieci. Tak, wszystko to wielkie i niezgłębione morze. No, dosyć tej melancholii. Ani twoje wspomnienia, ani też moje nie należą do gatunku najweselszym. To twoja niespodzianka. Jak się nazywa? Wyobraź sobie, tak samo jak ja po mężu. Kowalski? Kowalski, Felix Kowalski. Co za dziwny czas. Chociaż Kowalski w umiłowanej ojczyźnie jest na pewno kilka miesięcy. Młody? 22 lata. No, a twoje 20 to nawet za młody. Ale ujdzie. Nie gniewasz się, że ci wcześniej nie powiedziałam. Czy ty myślisz, że ja nie mam oczu od sylwestrowej zabawy, prawda? Ach, Anno, ty wszystko wiesz. Ba, ma się te 32 latka i trochę może rozczuciowy. Że jest zakochana, poznałam od razu. Milczałam, bo przecież każdy ma prawo do własnych osobistych przeżyć. Czekałam, kiedy się sama ujawnisz. To było właśnie przed, prawda? Kochana jesteś. Daj, Pysia, dziewczyno. I bądź szczęśliwa. Za pół godzinki wrócę w sam raz, żeby się z wami napić kawy. A kawę znajdziesz w mojej szafce. Dobrze, dziękuję, Anno. I wracaj.
Więc to jest to gniazdeczko, w którym mieszkają takie bajeczne dziewczyny. A gdzie ciocia? Wyszła. Tak? No to daj jeszcze buzi. No i zabierz ode mnie tę włościznę. Dziękuję. Jakieś śliczne goździki. Ty jesteś mój goździk. Goździk w sercu. Moja przylepa, moja, no nie wiem co. A co to jest? To? Niedopałek. Wiem, widzę. Nie potrzebuję nakładać na nas okularów, żeby zobaczyć, że to nie Daria i nie fortepian. Mów mi szybko, kto to pali? Jak to kto? Ciocia. Ciocia? To ona pali? Jeszcze jak. Zobacz firanki w kuchni. W takim razie... Bo już myślałem, że był u ciebie jakiś wujaszek. Wstrętny, zazdrośny. Kto, proszę? Coś ty powiedziała, kto ja jestem? Mój kochany. Bardzo kochany? Bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo. Nieprawda. Powiedziałaś bardzo o jeden raz za mało. To przeproszę. Dobrze, ale prędko. Jakie ty masz piękne włosy, takie złociste, takie miękkie, no moje kochane. A co to ma znaczyć? Co? To. Noga. Ja się pytam, co znaczy ten siniak? Ten? Ten. Tylko mi nie wmawiaj, że ten siniak jest na nodze twojej cioci. O, Garuś, przestań dokuczać. Po prostu uderzyłam się o krzesło. O które krzesło? O tamto. Dziwne, bo na krześle nie ma żadnego śladu. Uspokój się, miły. Przecież z tobą nie można poważnie rozmawiać. Ale ja nie chcę poważnie. Poważny i spokojny jest człowiek tylko po śmierci. A ja chcę żyć. Z tobą i dla ciebie, moje słoneczko. Mówiłeś w biurze? Mówiłem. Szef się rozczulił i obiecał, że po pierwsze przeszeregują mnie do wyższej kadry, a po drugie, że mnie poprze w komisji mieszkaniowej. Różowe horoskopy, prawda? Bardzo się cieszę. Ja nic nie powiedziałam koleżankom, tylko cioci. Ale nie jest. Nie powiedziałam ci przecież o najważniejszym. Mój ojciec jest już w domu. Naprawdę? Przybył zaraz za listem. Dziś się o świcie zjawił. Kochany, jak ja się cieszę. A ja? Miałem przecież 8 lat, jak matkę w powstaniu przysypało, a ojciec przepadł bez wieści. A teraz wrócił. Mam ojca i ciebie. Najszczęśliwszy rok w moim życiu. W moim też, bo poznałam ciebie. I równo moja. Słuchaj, Miła, czy u ciebie w domu jest aluczarka? Jest trochę. Zaraz zaparzę, tylko ciocia wróci. Co to znaczy trochę? Mój staruszek kubkami pija czarną kawę. Twój ojciec? Feluś, czyżby... Tak właśnie. Tak właśnie, moja najcudowniejsza. Przyjdzie, żeby cię poznać. Kiedy? Za pół godziny. Co za miła niespodzianka, tylko że kawy... Skoczę do delikatesów i przytaszczę tu całą wolę kawy. Przedźwigasz się. Paczka wystarczy. Nie znasz mojego ojca. Wezmę dwie. Świetnie. A ja nakryję do stołu. Tylko się pospiesz. Chwileczkę. Obywatelka zapomniała o jednej arcyważnej rzeczy. O czym? O pocałunku na drogę. Smacznego! Ciotka. Dziękuję. Przepraszam, jeżeli pani bardzo, bardzo zgorszona, to... Oczywiście, że bardzo. Całować kobietę w kapeluszu na głowę. Bo właśnie miałam wyjść. Ciocia, prawda? Wybacz, Anno, że tak... Bo widzisz, to właśnie jest... Felix Kowalski. Przystojny i ambitny młody człowiek, którego najważniejszym obecnie celem w życiu jest zostanie pani siostrzeni. Bardzo miło. Przystojny i ambitny młodzieńcze. Sądząc po rumieńcach Ireny i tej rodzajowej scence, która miała tu miejsce, siostrzeńce moim zostanie pan w tempie przyspieszony. Irysku, jaka to twoja ciocia? Przepraszam, nasza ciocia jest kochana. To ma być twoja ciocia? Chyba siostra, a nie ciocia. No, bardzo pan uprzejmy, mój siostrzeńcze. A czy pani ciocia także lubi czarną kawę? Lubi. To rzecz jasna i prosta.
Kupię 3 paczki. Gdzie on poleciał? Po kawę. Wyobraź sobie, ciotko, znalazł się jego ojciec. I Feliś swego ojca zaprosił do nas. Że mnie poznał. Za pół godzinki tu będą. Ojej! Trzeba by jakieś kanapki. O, ciastka kupiłaś. To dobrze. Mam w szafce trochę wina. Dość oczekiwana wizyta. Ale... Iluś, masz zupełnie niezły gust. Muszę ci to przyznać. Wiesz, twój miły przypomina mi trochę Marka. W ogóle podoba mi się. Lubię ludzi z poczuciem humoru. Ale... Poczekaj. Jest list do ciebie. List? Proszę. List Tomasz u dozorcy zostawił. Starsza? Nie znam tego charakteru. O mamo, jestem ugotowana i posypana solą. Co się stało? Mam syna. Kiedy? Z kim? Boże, co ty wygadujesz? Już przyjechał. Kto? Mój syn. O, Jezu, masz gorączkę. Nie, ale mam pasierba. Mój 60-letni mąż nieboszczyk miał w swoim pierwszym małżeństwie potomka płci męskiej, który mieszkał gdzieś w Warszawie, zaginął i właśnie się znalazł. W samą porę, jak grom z jasnego nieba. Zresztą, czytaj. Kochana mamusiu, niech pani daruje, że obdarzam tym tytułem, ale nic, nawet śmierć mego ojca, nie zmieni faktu, że jestem pasierbem. Za to najmocniej przepraszam. Wróciłem do kraju i pośpieszę dziś jeszcze ucałować ręce nieznajomej mamusi i złożyć jej swoje uszanowanie. Kochający synek, Apuś! Apuś, słyszysz? Apuś. Apuś, psia krew. Hej, Irynko! Jak można? Bo ty, ciotko, nie znasz mojego Felusia. On taki zazdrosny i nerwowy. I właśnie tego Apusia aniołowie przynieśli. Synka. Wylotna matka. I co ja Felusiowi powiem? Ten Apuś wrócił skądś do kraju, a więc na pewno nie ma mieszkania. I pewnie będzie chciał się u mnie kilka dni zatrzymać. To wątpię. A twój Feliusz to rozumny chłopak. Zresztą nie będzie się przecież żenił za Apusiem, tylko z tobą. On taki drażliwy na punkcie różnych niespodzianek, które mnie dotyczą. A mimo nic nie wspominałam o tym pasierbie. Zresztą sama o nim zapomniałam. To mu teraz wspomnisz. Pod wielkie zmartwienie. Raz kozie śmierć. Wszystko Feliusiowi powiem i niech się dzieje, co chce. Może by ten Apuś na pewno nie zabrakło. No, ja się idę troszeczkę przebrać, póki jest czas. Apuś, czemu teraz ten Apuś jak dziura w tym brzoszu? Jest i kawa. Dusza mej duszy. Pani ciociu, jest transport kawy. Nie krzycz. Nie przeszkadzaj cioci, przebiera się. A Kirysku, ciociule, to ty masz na medal. Ja myślę. Jest stara, zgrabna, z humorkiem. A jak twój ojciec? Bardzo się zmienił przez te lata? Postarzał się, to fakt. Ale jest zdrów, zdrów, wesół i bardzo zadowolony z powrotem. W ogóle chłop nas to dwa. Mam od razu i ojca, i przyjaciela. Bardzo się to on zainteresował. I sam koniecznie się upiera, żeby się jeszcze dzisiaj poznać. Bardzo mi miło, ale... Żadne ale ci nie pomoże. Powtarzam, mój staruszek chce się przekonać, czy mam dobry gust. Doprawdy, wiesz, dostaję tremę. Zaraz pewnie przyjdzie. Umówiłem się z nim w kawiarni. Zaraz muszę tam skoczyć, tymczasem poszedł złożyć jakąś grzecznościową wizytę. A coś mi tu jakoś posmutniała. Ależ nie, przeciwnie. Ja się bardzo cieszę. Naprawdę? Naprawdę. Że mam ciebie, że ty masz ojca, że bardzo się cieszę. Ogromnie. To tak się naprawdę cieszysz? Co się stało? Feluś, ty mnie już nie będziesz kochał. Pewnie, że nie. Taką beksę. No i czego? Czego? Wytrzyj sobie tę łzawę, kraniki. Nie mam chusteczki. No i...
teraz wyśpiewaj, jakie masz marzenia. Sama nie wiem, jak ci to opowiedzieć. Mów, Słowiczku. Mów, jeżdżą płacząca, coś ty tam znowu przeskrowała. Kiedy ty zaraz będziesz krzyczał? Nie, nie będę krzyczał. No, no mów wreszcie. Wiesz o tym, mówiłem ci, że jestem w domu. Wiem, więc co? Oby mój mąż umarł. Też wiem, gdyby nie umarł, to byś nie była wdową. Kiedy jak mi dobrze idzie, to się złościsz i przerywasz. Już nie będę przerywał, nie będę się złościł. Mów. Aniołek jestem, cherubinek. Więc co się stało z tym mężem? Odczułaś go? Nie, ale mam syna. Co? Masz syna? To znaczy, że ty... No cóż, zdarza się w niejednej rodzinie. Rodzony ten syn? Ani trochę. To po pierwszej żonie mojego jegoszczka leża. To znaczy, że twój mąż, żeniąc się z tobą, był wdowcem i ten syn już był zupełnie gotowy, tak? Zupełnie. Dlaczego nie poinformowałaś mnie o tym wcześniej? Bo nie wiedziałam. Nie wiedziałaś o synu? O synu wiedziałam, ale nie wiedziałam, że się teraz niespodziewanie zjawi. Bo go nie było. Ty był ptasie. Ty gąsko, ty... I to jest to całe twoje zmartwienie. Ach, co ty myślisz, że ja dzieciorzewca jestem? Ja strasznie lubię takie małe bobasy. Zobaczysz, jak będziemy razem wariowali. Będę go uczył kosi łapci robić. Będziemy się kołysali, huśtać go będę. No masz, babo Plasek, kto znowu ryczy? No już dobrze, nie będę go huśtał. Tylko ciebie będę huśtał, nikogo więcej. Dziewczyno, pozamykaj te łzawe kraniki i mów po ludzku, o co ci chodzi. Ty jesteś taki kochany, dobry, a ja idiotka. Ale to jeszcze nie jest powód do płaczu. Ten syn wcale nie jest po was. To nawet lepiej. Ja tak szczerze mówiąc wolę odrośniętych chłopaczków. Nie, on jest bardzo porządnie odrośnięty. Widzisz, mój nieboszczyk mąż nie był pierwszej młodości. A co mnie obchodzi, której on był młodości? Chłopak jest i nie ma o czym mówić. Będę się starał zastąpić mu ojca, tak jak ty, matę. Nauczę go pływać, boksować się. Zobaczysz. Jaki ty jesteś bezgranicznie dobry. A jestem. Taki już mój pech. Co zrobisz? Zmartwienie minęło? Ale jak tej podrośniętej dla dorośli najmniej? Apuś. Co proszę? Apuś. Takie ma imię. Straszne. Trzeba mu to będzie jakoś zmienić. Na przykład Ireneusz. Zawołam Iroś i oboje lecą, matka i synek. Doprawdy, ja nie mogę zrozumieć, dlaczego ty mnie tak kochasz. Za co? Ba, żebym ja to sam wiedział. Ale wiem, że cię kocham. I to jest najważniejsze. Choćbyś się całego Plutonu Apusiów dochowała, nic ci to nie pomoże. Przestań, ciocia. Ciocia. A tu już 20 minut po piątej. Dokąd lecisz? Po ojca, nie wypada, żeby staruszek czekał. Słusznie, idź. Nic jeszcze w domu nie przygotowane. I nic wielkiego nie trzeba. Nie trzeba także żadnej tremy. Mój ojciec to wesoły i pogodny człowiek. I na pewno z miejsca cię polubi. Tam znowu w kapeluszu. Biegnę po ojca. Umówiłem się z nim w kawiarni, proszę pani ciocia. Zaraz tu będziemy, tymczasem do widzenia. A więc wszystkie zdarzenia zbliżają się do szczęśliwego końca. Za chwilę poznasz przyszłego teścia. Czyż to nie świetne? Świetne. W domu nic nie ma. Nie przesadzajmy. Coś jest. Trzeba tylko dokupić trochę wędliny i masła. Mogę to wyskoczyć. To niedaleko, zresztą ja pójdę. A jak za pusie? Załatwione. Feruś jest kochany. Chcę go adoptować i zastąpić mu ojca. Coraz bardziej mi się podoba mój przyszły starzec. Zagotuj tymczasem wodę, ciociu. Dobrze.
Nie siedź za długo. Synuś się może lada chwilę zjawić, a mamusi nie będzie. Synuś, którego nigdy na oczy nie widziałam. Nie zapomnij o maszle! Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. O Boże. Coś państwo? Pan? Nie, ty mówisz Anna? Tak. Anna. Marek. Wróciłeś? Wróciłem. Co za spotkanie? Skąd? Skąd ty tutaj? Co za dziwny zbieg okoliczności. Sama nie mogę ochłonąć. Skąd ty tu? W tym domu? Marku. Tak czekałam, czekałam. Myślałam, że... Jednak wróciłeś. Wróciłem. Nie zapomniałeś. Jak bym mógł zapomnieć? Byłaś pierwszym moim uśmiechem. Pierwszą radością w tych strasznych dniach po śmierci Marty. Pamiętam, ja. Bardzo rozpoczałeś. Tak, Martę zamordowano, a potem ty. Och, Anno, ile myśli, ile tęsknoty przez te lata. Teraz wróciłem. Jeżeli nie jest za późno, zostanę. Zostanę z tobą. Nie, nie jest za późno, Marku. Jakżeś trafił do mnie. Kochana, to zwykły przypadek, zrządzenie losu. Sam nie wiem co. Pukając do tych drzwi, wcale się nie spodziewałem, że ciebie za nim zastanę. W biurze adresowym podano mi, że tu mieszka Irena Kowalska. Zgadza się. Mieszkamy razem, to moja siostrzenica. Siostrzenica? To chyba niemożliwe. Możliwe, za chwilę. Irena Kowalska to twoja siostrzenica? Przecież to zupełnie jak w bajce. Wdowa? Wdowa. Po starym panu Kowalskim? Tak. Wszystko mi pasuje. Ale siostrzenica? Siostrzenica mojej Anny? Nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać. Zaczynam się po trochu domyślać, co cię tak zadziwia. Wydaje mi się, że rodzinny supełek zanadto ci się powikłał. Jeszcze jak się powikłał. Ni mniej, ni więcej. Wychodzi na to, że jestem synem zmarłego męża, twojej siostrzenicy, czyli inaczej pasierbem. Kapitalna historia! Apuś! Apuś, czytałeś ten mój list? Co to znaczy, Apuś? Nie, skrót imienia Apolinary. Bo mnie na imię Apolinary. Marek to pseudonim konspiracyjny. Nazywam się Apolinary Kowalski, jestem synem Jarego Kowalskiego i pasierbem Ireny Kowalskiej, twojej siostrzenicy, którą gwoli zabawie nazwałem wieście mamusiu. Wyobrażam sobie, jak się Irena ucieszy z synusia. Ile masz lat? 44. Twoja mamusia 20. Czy nie będzie to nieco kłopotliwe dla rodzinki? Raczej bardzo. Zwłaszcza dla mamusi. O, Hanno. Ja tu z kurtuazyjną wizytą, a tu takie spotkanie. Jakże się cieszę, że cię odnalazłem. Nie znałem przecież ani twojego nazwiska, ani adresu. Straciłem wszelką nadzieję, a tu taka niespodzianka. A ja zupełnie straciłam głowę z radości. Zapomniałam zgoła o gościu, a raczej gościach, którzy lada chwila mogą nadejść. Szykuje ci się nowy ojczyn, Marku. Oj, no tak, Marku. Bo trudno mi się będzie chyba przyzwyczaić do Apusia. Czyżby moja mama wybierała się za mąż? No tak, to bardzo energicznie. Narzeczony zjawi się lada chwila razem ze swoim ojcem. Słuchaj, Marku, mam pomysł. Zrobimy im, a przede wszystkim Irce, kawał. Świetnie. Bardzo lubię kawały. A jaki? Zobaczysz. Zaraz ci powiem. Chodźmy do mojego pokoju, tam znajdziemy odpowiednie rekwizyty. Brawo, kawał z rekwizytami. Pośpiesz się, Marku, a tymczasem ja uzupełnię nagrzecie. Widzisz, ciotko Anno, prawie 10 minut stałam w ogonie Kowalską. Najważniejsze, że dostałaś, a teraz radzę ci, przyczesz troszkę włosy, bo goście zaraz nadejdą. Co ty robisz, ciotka Anno? Przecież nas będzie tylko czworo, a ty przygotowujesz 5 na tyle. Więc to tak? Wyrodnia matko! Zapominasz o swoim synku?
Ojej, czyżby Apuś już... Owszem, już. Akurat jego tu dziś brakowało. I gdzież się podział? W moim pokoju. Przebiera się. Jak to w twoim pokoju? Przebiera się, żeby się godnie mamusi przedstawić. Proszę Apusia, czy Apuś już gotów? Jeżeli tak, to prosimy. Mamusia czeka. Jestem tu, halo, mamusiu. To pan jest Apuś? Apuś, proszę o mnie. Apuś. Ten strój to twój pomysł, ciociu? Owszem, aby rozproszyć twój niegodziwy smutek z powodu powrotu dziecka. To przyjam się od razu. No to jak będzie, mamusiu? Nawet mnie nie pocałujesz? Ależ pocałuję, syneczku, pocałuję, ale nie teraz. A kiedy? Jak dziecko będzie grzeczne, to na gwiazdkę. Synusiu, a ile ty masz latek? A, byś właśnie skończył 44 latka. I tyle samo wiosenek. Nawet trochę więcej niż dwa razy tyle, co ja. A, mamusiu... Apuś tak się cieszy z dzisiejszego dnia, że chętnie napije parę kieliszków koniaku. A buteleczka jest w płaszczyku. Przesiadliłe dziecko. Prawda? Ja cię Jelenko nie chcę martwić, ale istnieje możliwość, że ten rozkoszny bobas zostanie twoim wujkiem. Jak to? No, jeżeli ja jestem twoją ciotką, to chyba rozumiesz. Naturalnie, rozumiem, ale tak niespodziewanie, jeszcze dziś rozmawialiśmy o... No sama wiesz. O Marku? Właśnie. Właśnie. Wszystko w porządku. Twój Apuś to mój Marek. Więc pan jest Markiem? Byłem. Teraz jestem Apolinary. Apuś, proszę, mamusi. Tak się cieszę, żeście się spotkali. Dziękuję, Renko. Ale co za dziwny zbieg okoliczności. Pan Marek i Apuś to jedna i ta sama osoba. I jeszcze takie nieoczekiwane spotkanie. Prawda? Jak w bajce. Takie przypadki zdarzają się rzadko w życiu. Ale się przecież zdarzają. No, a teraz niech miłe dziecko przebierze się za normalnego wujaszka. Wtedy Apuś przestanie twojego narzeczonego w oczach kłuć. To prawda? Niech pan się szybko przebiera, bo zaraz nadejdą. Trudno, skoro mamusia każe. A tak mi było w tym do twarzy. Prędzej, nie marudź. Słyszysz? Już co, niech pan już idzie. Chodź, niegrzeczny bachorze. Sam jesteś? A gdzie ojciec? Nie wiem, nie mogę go znaleźć. Gdzieś się zabił. Padłem, żebyście się nie niepokoiły i zaraz znowu skoczę do kawiarni. Co to za pakiet wybierasz? Prezent dla twojego. Dla naszego synka. No i proszę. Tak z nią jest zawsze. Albo płacze, albo się śmieje. I to zwykle nie w tym momencie, co trzeba. Co ty mu kupiłeś? Zaraz zobaczysz. Właśnie. I Apuś będzie na tej hulajnodze hulać. Anno, poruś na kawałek grzebyka. O, a to co? A kto to? No, teraz się zacznie uwertura do opery. Co ty tu robisz? Ja to drogesk, ale co ty tu robisz? No nie widzisz cię skudę, nie? Dobrze ci idzie? Zupełnie nieźle. To panowie się znają? Trochę. To jest mój ojciec. Arda, słyszysz? Nie wytrzymam. Wytrzymasz. Mów mi bez cudów i wykrętów, skąd się tu wziął mój tata? Tak, bo przecież to Apuś. To? To? Synek? Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. Historia nie z tej ziemi.
Mój ojciec jest synem mojej narzeczonej, a ja mu hulajnogę kupiłem. Za ostatnie pieniądze. Żałujesz dziecku zabawki? Naprawdę, sytuacja wyszła się coraz bardziej. Teraz Apuś jest pana ojcem, ale jak się powierzacie z Ireną, to Apuś zostanie pana synkiem. Tak, on moim, a ja jego. Czuję, że mi słabo. Jeżeli to panu coś pomoże, to ja do tej rodzinnej wiązanki dorzucę jeszcze jeden kwiatuszek. W najbliższej przyszłości będzie pan również i moim synkiem. Co? Usiądź, Feluś, lepiej od razu usiądź. Ojciec. Ojciec, to by znaczyło, że ty się z tą panią żenisz. No, o co ci chodzi? Zrobimy wspólne wesele. Gdzie pani? Nie, nie, tego już się za wiele. Muszę przeżyć jakiś poważny wstrząs, żeby wrócić do równowagi. Myślę, że wstrząsu panu dziś nie zabraknie, ale proponuję nieco poważniej rozważyć sprawę. Bez żartów. Ładne żarty. Dobrze, niech będzie poważnie. I Rysku. Ten pan w kusych portkach to mój ojciec. Tatuś, ta narwana i niebrzydka panna to Ilka, moja narzeczona. Ponieważ została twoją synową, możesz się pocałować. Nie uda mi się jako synkowi, więc pocałuję jako ojciec. Byłem tatusiem, a teraz kochana Musiu, oto moja od lat wyczekiwana i wytęskniona narzeczona. Jeżeli pozwolisz, pobierzemy się jak najszybciej. Życzę wam dużo szczęścia i bardzo się cieszę. Dziękujemy bardzo, mamusiu. A ja to co? Nie ojciec? Słusznie, jeżeli się Felek urzędzi z ręką, przepraszam, z mamusią, to będzie moim tatusiem. Wypadałoby jego spytać pozwolenie. Jak myślisz? Chyba nie będziemy im stać na przeszkodzie. No dobrze, pobierajcie się. Wobec tego możesz Annę pocałować jako synową. Wolę jako ciocię. Patrzcie, jak mu pilno całować swoją babkę. Racja. Dla mojego ojca mama, to dla mnie babka. A co ja poradzę, że ja tę swoją babkę kocham jak wariat? Ja ją kocham potrójnie. Jako syn, jako teść i jako wujaszek. A ja pana jako mama, jako synowa i jako siostrzenica. Dosyć, przestańcie. To właściwie kto dla kogo i czym jest? Ja dla ciebie babką i narzeczoną. Ja dla ciebie ojcem, synem i wujaszkiem. Ja dla ciebie ciotką, synową i też mamą. Jestem chyba jedynym synem na świecie, który masz dwie mamy. Zupełnie z tej ziemi. Jeżeli na przykład my z Ilką będziemy mieli syna, to kto wie, czy ten syn nie będzie dla mnie od razu pradziadkiem. Co będzie, jeżeli nam się z Anną poszczęści? Jak my to robimy? A to już zaraz jedzie na kłanierze. Miejmy nadzieję, że... Proszę bardzo. I dziękujemy pięknie. Ostatnia humoreska, w której zagrają cztery dziewczyny i jeden mężczyzna. Tak, dobrze pamiętam. A tu... To najprostsze na koniec zostało. Tak.
To jest właśnie tytuł ostatniej humoreski, a w humoresce wystąpi Aleksandra Gnas, Justyna Młotkowska, no i wszystkie kobiety po kolei wymieniła. Agata Olejnik, tak, Anna Kaziu-Żegarska i Rodzynek Adam, przepraszam, Tomasz Bierdel. No, zapraszam. Jeżeli myśli, że będę czekała chociaż chwilę dłużej, to się grubo myli. Ja też nie jestem przyzwyczajona do czekania. Nie ma. Nie widać. Jeżeli pani chce zostać sama na tej ławce, to jest niech pani. Nie, niech pani siedzi. Jeśli pani przyjdzie pierwszy, to ja się wyniosę. Jeśli mówi, to pani. A tymczasem żadnego nie widać. Żadnego. To pan felki z Gęzy? Nie, z Gęsu. Właśnie wczoraj to wyglądał. Tylko kilka partek przywieźli. To pani jest z wioski? Owszem, z Baranówki. Ja też, z Cielęcinowa. Przyjechałam tu rowerem, zostawiłam koło Drużnika. Naprawdę? Ty tak samo jak ja, że my też się jeszcze nie znamy. Przecież nasze wioski leżą tak blisko siebie. Jestem Maria Sobolanka. Nazywają mnie Maniusia. A ja Janina Kołkówna. Mnie nazywają Niusia. A nie znam się dlatego, że ja przyjechałam tu niedawno. Wychowywałam się u babci. Ach tak, to pewnie dlatego. Bo gdyby pani tutaj mieszkała... Przestańmy sobie paniować. Czy nie lepiej będzie mówić do ciebie Maniusiu? Na pewno lepiej. Gdybyś tu mieszkała, Niusiu, to z pewnością znałabyś mego chłopca. Tak? Naturalnie. Jego to chyba wszyscy w okolicy znają. On jest geometrą. Zresztą pojawił się tu przed miesiącem. Mojego też pewnie znają. Agronom. Nie, agronom nie zły i geometra dobry. Ale na razie żadnego nie widać. Może nie przyjdzie? Też? Jeżeli się umówił? Umówił się właściwie na wczoraj, ale ja wczoraj nie mogłam, musiałam się w Polsce umawiać. A dziś rano telefonował do znajomego z rady, żeby mnie zawiadomił, żebym przyszła na zwykłe miejsce. No to przyszłam. To zupełnie jak ze mną. Mieliśmy się spotkać jutro, ale nie mogę jutro, bo mam usiąść za pranie. I też telefonował do szkoły. Nauczycielka mnie zawiadomiła, że dziś mamy się spotkać. Czekam. Zresztą on zawsze tędy z pracy wraca, także nie trudno go spotkać nawet bez zamawiania. Tak przynajmniej mówi. Naprawdę? Bo on też tędy chodzi. I zawsze mówi, że jak przechodzi koło tej ławeczki, to wspomina mnie i wzdycha. To słowo daje, mój też wzdycha. Zawsze mi to powtarza. Miły jest mój chłopak, chociaż sama nie wiem, czy jest duże, czy nie. Zupełnie tak samo jak ja. A mógł być mój jak z książki. Mnie nazwał konwaliką. To śmieszne, bo mój nie nazwał saneczką. Śmieszne ci chłopcy. A poszło się zawsze, jakby wszystkie rozumy podjadali. To prawda, ale wiesz, źle by było na świecie bez nich. O, co? Idzie. Jakaś obca, pewnie z miasta. Też się z kimś umówiła? Nie wiadomo. Udajmy, że jej nie widzimy. Dobrze. No więc bierze się, proszę ja ciebie, 6 jaj, 1,5 szklanki cukru, z jajek oczywiście same żółtka i trzeba to dobrze utrzeć, tak żeby ani ziarenka cukru nie było i wtedy... To
poszła, jaka sztywna. Warta, bo z miasta, zaraz nosa zadziera. No jej, dlaczego Tadeusz tak długo nie przychodzi? Tadeusz? Tadeusz, dlaczego się dzielisz? Jest to nadzwyczajne, mój też ma na imię Tadeusz. Możliwe. Ale tak. Coś takiego. Ciekawa jestem, jak mój Tadeusz wygląda. Może spokoić swoją ciekawość, bo właśnie nadchodzi. Ależ to mój Tadeusz. Jak to twój? To mój Tadeusz, ogromny. Nie, to mój Tadeusz, geometra. Więc to tak! Dla ciebie z geometrą, dla mnie agronomem, a tak w ogóle to łajdak i uwodziciel. To prawda, poszukiwam ciebie i mnie. Oho, rozgląda się. Czeka na którąś z nas. Pewnie na mnie. Albo na mnie. Wiesz co, schowajmy się w te krzaki, a potem wyskoczymy z Janacka obie razem. Zobaczymy, jaką minę zrobi ten geometryczny agronom. Nie daję jeszcze. Spóźniłem się, co prawda, prawie 15 minut, ale... Czyżby już poszła? Chyba nie. Buja się babka we mnie. Po oczach widać. Buja się nim, słyszysz? Co za ty? Cicho! To diaska byłoby bardzo źle, gdyby już poszła. Nie jest chyba taka obrażalska. Jest, idzie. Danusia! Widzisz? Ale ja udałam przeszkolenie. Ja też już będę takie. Wracają, powiem się. Doprawdy, Danusiu, to nie ja nawaliłem, tylko ten pociąg. Ja bym na skrzydłach do ciebie leciał, mój fiołeczku. No, nie gniewaj się. Nie gniewam się, Tadziu, ale sam powiedz. Czekam i czekam, łażę i łażę, aż mnie już nogi rozbolały. To chodź, usiądziemy, pamiętasz tę ławeczkę? Ach, ile razy przychodzę tędy, spojrzę na nią, przypomnę sobie ciebie i tylko wzdycham z tęsknoty. Daj spokój, Tadziu, jak tak można? Widno jeszcze, ludzie spacerują, ktoś może nadejść. Zresztą powalałabym cię szminką. To nic nie szkodzi, mam chusteczkę. No fiołeczku mój, chociaż raz. Teraz nie. Miałeś wpaść w niedzielę do rodziców, żeby cię poznali. Czemuś nie przyszedł? Bo tego, no pilna praca, nagła, terminowa. Musiałem skończyć, ale przyjdę, na pewno przyjdę. Pomału, Tadeuszku. Już ci tak pilno? Może nie masz czasu? Ależ nie, wprost przeciwnie. Czas to mogę mieć nawet do 8 rano. Daj mi papierosa. Proszę cię bardzo. A niech to. Nie wziąłem z domu. Trudno. Nie będziemy palić. Ależ nie! Co znowu? Tam zaraz za bramą jest kiosk. Gdybyś chciała się przejść. Ale nie. Nóżki cię bolą. Ja sam. Zaczekasz tu chwilkę, prawda? Dobrze, tylko się pośpiesz. Naturalnie. Odrzutowcem przyfruję. Pałuj, fiołeczku. Fiołeczek! Co? Ja jestem konwalidka, a ja Sosaneczka. Wszystko się zaraz wyjaśni, tylko może nam jeszcze pani powie, jaki zawód ma tamten pan. Pan Tadeusz? Że Tadeusz to wiemy, ale czym się zajmuje? Doprawdy nie wiem, czego pani chcą. Pan Tadeusz jest doktorem. Weterynarzem. Weterynarzem! Weterynarz! W sam raz pasuje takich cielaków jak my. Dla mnie agronomem, a dla pani weterynarzem. Panie go znają? Trochę? Odrobinę. To nasz narzeczony. 6 tygodni temu zaręczył się ze mną. Ze mną przed miesiącem. Tak. A ze mną 2 tygodnie temu. No, to wszystkie jesteśmy zaręczone. Z geometrą, agronomem i krowim doktorem w jednej osobie. To każdy z nas wzdycha, jak na tę łapkę spojrzy. Jestem zupełnie oszołomiona. To taki? A taki? Ale już my go urządzimy, że będzie taki. Danusia? Danusia. Chcesz się przekonać, jaki on jest? Chcę. Ja jestem Nusia, a to Maniusia. Mam świetny pomysł. Chcesz nam, Danusiu, pomóc? Naturalnie. Maniusiu, ty tu posuń na czatach, a my chodźmy tam. Gdzie w cały plan tajemniczy. Dobrze. Uważaj, Maniusiu. Pośpieszcie się, jeszcze go nie widać. Ależ to wspaniałe! A co? Idzie na miejsce, dziewczęta. No, jestem, mój fiołeczku. Pospieszyłem się, co? Aż się zasapałeś. Dziękuję ci. Nie trzeba było tak pędzić. Wieczory są chłodne, jeszcze się zaziemnisz. Dziękuję ci, fiołeczku, że tak się o mnie troszczysz. Dla mnie to piumę. Mam końskie zdrowie. A teraz... papieroska. Rzeczywiście, ale to ty, Danusiu, tak rączką fajt i... No, chyba wszystkie. Papieroska? Przecież nie palę. Ojej,
Co to? A gdzie jest ta... Kto gdzie jest? No ta, co tu się działa? Co się z tobą dzieje, chłopaku? Przecież ja tu siedziałam i siedzę. To przecież niemożliwe. Czary czy co? Przecież tu siedziała inna. Inna? To ty masz jakąś inną? Co? Nie, co ja wygaduję? Nie mam żadnej innej. Ojej, gorąco. Gatyniusiu, prawda? To ja tu z tobą, co? Co się z tobą dzieje? Wyglądasz jakbyś był chory. Ręce ci drżało. Znowu papierosy wysypałeś. Właśnie, wysypałem. No to podnieś. Co podnieść? Papierosy. A po co? A prawda, tak, rzeczywiście. Ojej, co się ze mną dzieje? Jakaś fatamorgana mnie naszła, czy co? No dajże mi wreszcie te papierosy. Nie, co to jest? Tam ciarki. Co ci jest? Tak dziwnie. Danusiu, to ty? Naturalnie, że ja. Ale czy ty jesteś zupełnie pewna, że ty to ty? Mój drogi. Czy ty nie jesteś trochę pijany? Ja w ogóle wódki do ust i tego. Nie, coś mi najwyraźniej poprzestawiało się w głowie. Bo przecież bym przysiągł, że przed sekundą siedziała tutaj Niusia. Co? Więc ty masz jakąś Niusię? Nie, ja jej nie mam, ona mnie ma. Musiało mi się przewidzieć. Co to za Niusia? Taka nieważna koleżanka mojej babci. Chuda, łysa, szczerbata, kulawa i w ogóle. Starej szmot. Starej się nie liczy. Proszę, muszę chwileczkę poczekać. Co za niezdara. Wszystko mu leci z rąk. Faktycznie leci. Tobie też by leciał. Proszę. Czyś ty zwariował? Ojej, słabo mi. Co ci jest, Radziu? Może wody? Wody, wszystko jedno. Wody atramentu. Przyznaj się, jak ci jest na imię? Maniusia, twoja sasaneczka. Sasaneczka. Zgadza się, Maniusia. A gdzie jest Danusia? Aha, wlazła się do zborka. To ty kluczy nie masz jeszcze jakąś Danusię? Gdzie jest ta Danusia? Właśnie, gdzie jest ta Danusia? Coście zrobili za Danusią? Gdzie jest Danusia? Jak o Danusię ci chodzi? Asio! Takie! Ja jestem dawać wariata, słyszysz? Teraz się nie wykręcisz. Najpierw Maniusia, teraz Danusia, a co to ma znaczyć? Nie wiem, spadłem z księżyca i to raczek prosto na głowę. Słuchaj, Tadek, dość tego wygłupienia się. Mów ze mną po ludzku. A ja wolę po ptasiemu. Asio, nie znikam. Słuchaj, ty jesteś naprawdę Maniusia. Gorączkę masz? Ludzi nie poznajesz? Ty tak cały czas tu siedzisz, prawda? Oczywiście! Tak sobie siedzisz. Ojej, zupełnie niedobrze ze mną. Krótko i węzłowato. To jest ta Maniusia! Maniusia? Dobrze, zaraz ci wytłumaczę, tylko zapalę. Oj. Widzisz, ta Maniusia to jest taka, jakby jej w ogóle nie było. Pomarszczona twarz, rude włosy i krzywe nogi. To jest Maniusia. Po prostu czupiradło. To ja jestem czupiradło? Ojej, Maniusiu, ja Maria. Ja mam rude włosy, ja mam rude nogi. Nie masz żadnych. Nie ma żadnych nóg! To nie ty, to ona! Tamta, Niusia! Co? Co ja mam? Masz! Wszystko ma na ciebie! Ma Danusia! Aha, to ty tak o mnie? No, teraz ty jesteś zrobiony na perłowo w grosz! Widzisz, jesteśmy w komplecie! Teraz my sobie porozmawiamy! Owszem! Porozmawiamy, szanowne damy. I tylko mnie jest zupełnie gorąco. Ja tak skończę wypiję sztankę wody. Zaraz, wolnego, panie agronomie. A teraz mów prosto w oczy każdej. Którą kochasz, do której wzdychasz wchodząc koło tej ławki i z którą chcesz się ożenić. No, mów. Wiadomo, z tobą. Co? Nie z nią, z tobą. A ja tu pies? Właśnie mówię, że z tobą. A ja? Dobrze, rozerwę się na trzy części i z każdą się ożenię. I w ogóle ja was nie znam i nie chcę znać. Dajcie mi święty spokój. A tak, nie znasz nas, to my się wreszcie przedstawimy. Konwalika. Sasaneczka. Fiołeczek. Kaktusik. Jak Jusia, klop, paszczet, marmolado. A Janusia, ty Wojtusie, jak Janusia?
Danusia! Niusia, Maniusia, Danusia, Jagusia. Teraz mnie tylko na taczki i prosto do nieba. Tak, moje panny. Kaktusikiem mnie nazywał. Nie dalej jak rok. Ożenił się ze mną. A teraz kawalera udaje. I do paniej się zaleca i to od razu do trzech. A tak, to lepszy numer. A numer z niego numer. Taki numer to nawet w topca nie wyjdzie. Ale po co dzwonił do nas? Kłamstwo, nie dzwoniłem do nikogo. Kaktusiku, uspokój się. To ja go wypatrzyłam. Ja dzwoniłam, żebyście sobie obejrzały, jaki to na nas. Ale teraz ja mu wyprawię. Kaktusiku, schowaj tę gazetę. Ja ci dam panny, ja ci dam fiołeczki, sasaneczki i konwaliki, aż ci włosy popuchną. Jazdo do domu rozbierać się i ciasto wnieść. Ludzie w piekarni nie mają co robić. W piekarni? Tak, przecież to piekarz. A nie jak tu się przechwalał. Agronom. Geometra. I weteryniarz. Ja ci mam weteryniarza! Nie będziesz, co cię przypilnuje. I nie kaktusiku mi tu do domu powiadam. Idź i przebieraj się. Ty kaktusie nie tutaj. Także bardzo serdecznie dziękujemy.